Dzień dobry, jestem Natalka i dzisiaj spędzimy sobie 24H na Majorce. Numero uno, jest godzina 9.20, idziemy na śniadanie, które już od dwóch ponad godzin trwa. Także let's go. Zastanawiam się, czy w tych kapciach hotelowych można chodzić po tym hotelu, znaczy niby myślałam, że tak, ale nikogo jeszcze w nich nie widziałam do tej pory, więc zastanawiam się, jestem jedyna, która w nich chodzi, ale nikt mi jeszcze za to nie pokrzyczał, także chyba mogę na razie. Prezentacja outfitu. Can I order something? It include my breakfast or? Quiero un omelette? Yeah, okay. Cheese, ham, and maybe tomatoes. Zamówiłam, także chyba się uda. W tym czasie sobie weźmiemy na przykład jakieś warzywa sobie dobierzemy teraz. Yes, yes. Mega różnorodność. To jest wszystko. Ja mam omleta, zieloną herbatę, warzywa, sery, kiełbasy, bułki i pokażę wam jeszcze okolice. Wiesz co ten pan tam robi? On tam stał i smażył i sadził jajka. Jak się do niego podeszło i się powiedziało, że chce się, zapytało się, czy zrobi coś innego, to robił omlety. Przeganialny ten omlet. I po słonym śniadaniu zawsze sobie jem coś na słodko. I w tym przypadku mamy owoce, jakiegoś churrosa, gofra, ciastko, także trochę tego jest. Mega w ogóle piękne, duże kawałki owoców. Strasznie fajna sprawa. No i soczek. Mój ulubiony, pomarańczowy. Ten jest świeżo wyciskany, także już w ogóle top. Teścior churrosa w czekoladzie. Owoce lepsze. Przyszedł czas na ogarnianie, także zrobię sobie coś z włosami chyba dzisiaj. Może jakoś się upnę. Okej, miało być naturalnie, wyszło jak zwykle. Ale nie mam na sobie podkładu, także jest nadzieja, że to ze mnie nie spłynie. To wam jeszcze pokażę widok z pokoju, basen. To jestem ja w pełnym słońcu i w pełnym makijażu. Ale się boję tej kamery trzymać nad tym. Jakby to zleciało, to ja po prostu koniec. Koniec. Ja skaczę za tym w dół. Nie mów, jakie mamy plany, bo sami nie wiem. Właśnie. Ale wiesz co, ja chciałam powiedzieć, że plan na dzień dzisiejszy jest bliżej nieokreślony. Ale jest, jedno jest pewne, to że będziecie mi dzisiaj towarzyszyć we wszystkim, co będę robić. Także mam nadzieję, że wyjdzie coś ciekawego i że wam się spodoba. Outficier na dzisiaj. Tak, i chyba takie klapeczki, torebka. I do niej biorę tabletki, kartę, chusteczki, dokumenty, powerbanka. Mam krem z filtrem. Niestety tylko 30, ale wiem, że powinna być 50. Może będzie perfumka. Idziemy. Jest tak gorąco, że ja się smażę w cieniu. Ale pięknie. Myślę, że możemy iść na zakup. Wjechaliśmy autobusem do Palma de Mallorca, czyli generalnie pozwiedzamy sobie trochę miasto. Zobaczymy, czy jest tutaj coś ciekawego. Tutaj mamy taką katedrę na przykład. Jest za mną, tylko ona ma zamknięte bramy, więc nie wiem. Tutaj są przepiękne widoczki, także obczajcie sobie ten krajobraz. Udało nam się zwiedzić muzeum i katedrę. Nie można tam było nagrywać, także zrobiłam kilka zdjęć. Jak nie zapomnę, to wam tutaj powrzucam po prostu te zdjęcia. No to ma swój klimacik. Ja zawsze lubię takie miejsca właśnie odwiedzać, jak jestem za granicą. Także no, kolekcjonuję właśnie takie fotki zrobione w takich wyjątkowych miejscach. Łapcie tutaj jak coś. Super, jakbyśmy znaleźli jakiś sklep, bo strasznie mi się chce pić. Jest tak gorąco w ogóle. Ja wszystkich zachęcam i nakłaniam zawsze, żeby się nawadniali, żeby dużo pić, bo to jest ważne, a sama dzisiaj nie wzięłam nic do picia. Dobra, 4,50. Ale też jest malutkie. Znaleźliśmy takie coś z mięsami, takie jedzenia. Ile tu jest mięsa? I jakieś szynki i tak dalej. Ja chyba się nie skuszę, ale pooglądam sobie. Ej, mogę spróbować jednego gryza? To jest ta szynka, której nie lubię chyba. Ciężka do jedzenia. Też nie ma turystów za dużo. Mam wrażenie, że jest trochę pusto tutaj. W centrum w katedrze trochę było ludzi, ale ogólnie to chyba jest tak spokojnie. Zobacz na to. Gitary, ukulele. Ja sobie chciałam kupić ukulele. Zmieści mi się do bagażu ukulele? Na przykład taki? Hi guys! To by było na tyle atrakcji.
wracamy na lampę. Idziemy spać. Kurde, jakie uwielbiam to uczucie, jak po prostu pani pokojówka przychodzi i ścieli łóżeczka. Ej, wymieniła ręczniki, na przykład wczoraj wymieniła, czy nie? Nie. Nie? Zawsze w jakim hotelu byłam, to zawsze po prostu pani pokojówka wymieniała też ręczniki, a tutaj po prostu nie wymieniła i nie wiem czemu. I tak gorąca makijaż wytrzymuje. I nic się nie stało. A też trochę się świecę. Dobra, to była mała przerwa techniczna i wracamy do kolejnych atrakcji. Pojedziemy sobie już samochodem, który właśnie wynajęliśmy tutaj na kilka dni. I jeżeli interesują Was takie rzeczy jak wynajem samochodów na Majorce, to mogę Wam powiedzieć, że to generalnie ceny tutaj wahają się od 70-80 euro do 200-250 za jeden dzień. Także trochę to kosztuje, trzeba przyznać. Aczkolwiek jest to duża wygoda i jak się jedzie grupką osób większą, to też moim zdaniem się opłaca zwrócić na auto, jak chcecie sobie pojeździć. No jeżeli chodzi o nasze auto, to jest taki Fiat 500 w cabrio. Proszę bardzo, możemy sobie śmigać bez dachu i czuć wiatr we włosach, także jest to mega spoko opcja. Ja bym tutaj nie mogła kierować autem na przykład, nie czuję się na siłach. Niesamowite, tu są takie zielenie, piękne domy, tam takie góry, cudowne połączenie. Wow. Kurde, jak tu jest ciasno. Niesamowite. Tu jest już taki inny vibe, taki rodzinny bardziej mam wrażenie. Tu jest taka przepiękna, wąska uliczka, droga. Te cudowne domy po obu stronach. Bardzo ładnie tu jest. Tak malowniczo. Wydaje mi się, że to są takie domy mieszkalne i tu sobie normalnie mieszkają ludzie. Sobie trochę nie zazdroszczę też, bo chciałam mieć tutaj mieszkanie i tak sobie mieszkać. I ja bym tutaj na przykład na wakacje sobie przyjeżdżała, żeby sobie odpocząć. I tam auto jedzie, trzeba uciekać. Top 3 rzeczy, których nie zamierzam dzisiaj zgubić, nie mogę ich zgubić, to jest aparat, telefon i torebka. Ale w torebce mam dużo więcej rzeczy, także też nie mogę zgubić tych rzeczy z torebki. Tak. O, coś tam szczeka. Za bardzo nie wiem, gdzie jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Piękny pociąg. Poczekajcie, ja wam pokażę to. Tak to wygląda. Tam jest jakby druga część. No i nie ma tu okna. Może pomachajmy do turystów. To są te pociągi. Tu już są takie bazarki, można klapeczki kupić, jakieś tam różne rzeczy. No taki trochę rynek, trochę targ. Owocki są nawet, shopping time. O Jezus, ja potrzebuję fanty cytrynowej. Tak ze mną chodzi ta fanta przez cały wyjazd, odkąd zobaczyłam, że tutaj mają, a u nas w Polsce chyba nie ma takiej fanty, więc owoce, warzywka. Kupiłam to i to. Tutaj mamy na przykład fish spa i generalnie są takie siedzenia, tu są... Nie wiem, rybki jakieś? Chyba jak się tutaj włoży nogi, chyba nam te rybki coś ogarniają z nimi. Nie wiem, jak to działa do końca, ale nie będę tego próbowała, trochę się boję. Robimy sobie teścior. Cheers. To smakuje jak gazowana iced tea, mam wrażenie trochę. Spoko, ale jakoś inaczej. Wyobrażałam sobie, że fanta cytrynowa będzie lepsza. Spoko, ale ja wiem. Zaspokoiłam ciekawość, ale mam jeszcze jedną rzecz. Takiego batonika, proteinowy z karmelem. Także zobaczymy. Kurde, ja nie lubię chyba takich proteinowych słodyczy, a zawsze je biorę, bo jakoś tak, no nie wiem, fajnie wyglądają, tak dobrze mi się kojarzą, bardzo pozytywnie, ale co do czego smak, no nie mój vibe po prostu. Chciałabym mieć tam domek, albo chociaż pokój, albo chociaż taką łódkę, jedną z nich. Niesamowity vibe'ik jest tutaj. Tak sobie właśnie wyobrażam swoje życie za, załóżmy 30 lat, jak sobie siedzę. Tutaj mieszkam właśnie w domu, tam. Gdzieś tam. Mam sobie taką łódeczkę, jedną z tych, najlepiej to tamte. I tak sobie właśnie chilluję całymi dniami po prostu siedząc, albo pływając, albo chodząc tutaj do tych lokalnych restauracji, miejscówek. No, jeżeli tak miałoby wyglądać moje życie, no to jestem na to gotowa. Kupiłam sobie jeszcze loda, sorbet mango, jeden z moich ulubionych lodów. Robimy teścior, zazwyczaj są bardzo dobre. To jest genialne, kocham mango, kocham rzeczy o smaku mango, jeden z moich top smaków, serio.
To zdecydowanie nie są dobre buty do takich wędrówek. Ciężko wytrzymać, strasznie mnie to obtarło. No. Okropnie. Hitem są te drogi, no po prostu to jest hit. Ścieżka w parku pomiędzy drzewami i jakiś chodniczek na rowery, ewentualnie jakiś skuterek, ale to po prostu normalnie jeżdżą auta. To jest niesamowite. Jest pięknie. Tamte domki, tutaj te góry już piękne, no. Cudownie tu jest. Tutaj macie kotka. Ale ktoś ma tutaj przepiękny ogród, normalnie u kaktusy rosną, tam basen. Zamówiłam właśnie najdziwniejszą pizzę w swoim życiu. Mamy tutaj jakąś szynkę, boczek, chyba miód. Tak mi się wydaje, że to był miód. To bardzo dziwne połączenie jak na pizzę. Teścior. Ale mam mieszankę smaków w ustach. To jest słodkowy, trawno, pikantne. Najlepsze, że to pasuje do siebie. Ja bym tu dorzuciła jakieś warzywo, byłoby super, na przykład oliwki, ojej, oliwki albo może kukurydzę, ja lubię kukurydzę. Muszę przyznać, że było to nietuzinkowe połączenie, natomiast bardzo dobre. W tej pizzy był boczek, właśnie miód, ser i taka pikantna jakby kiełbaska, coś takiego. Ja na przykład bardzo lubię takie połączenia i lubię sobie mieszać właśnie słodkie rzeczy ze słodnym, także polecam, jak kiedyś zobaczycie pizzę z bekonem i z miodem, to bierzcie. Dobre? To będzie, boże, granat. Granat tak średnio, ale mango. Tak, to jest bardzo dobre. Ale truskawkowe było najlepsze. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze tak na szybko do sklepu po picie. Wzięłam to, bo ja dosłownie... Ja uwielbiam to picie. Piłam je też w Polsce. Wzięłam sobie raz truskawkowe i było takie dobre, że stwierdziłam, że okej, ja to będę pić codziennie tutaj. I dzisiaj też szukałam truskawkowego, nie było. Wzięłam mango, ale wiecie, że uwielbiam mango. Ej, pysz, smak, po prostu topka. Jedyny minus to jest cena, bo kosztuje 3,50 euro to kosztowało. Wiem, że się nie powinno przeliczać, ale jak przeliczymy, no to wyjdzie dużo, jak zapicie. Natomiast uważam, że warto. Ja to bardzo lubię. Pyszne. Dobra, ja już się umyłam, ogarnęłam i lecę spać. Dla mnie ten dzień się już kończy. Skończył właściwie. Ale 24 godziny jeszcze nie minęły. Także widzimy się jutro o poranku i jeszcze kawałek dalej. Hejo, dzień dobry, witajcie w ciągu dalszym. Feature na dzisiaj trochę różowo i tutaj mamy takie różowe spineczki. No jeszcze lecimy w jedno miejsce, może zaliczy się to pod te 24 godziny, mam nadzieję. Tak mi się podoba, że tu wszędzie rosną na przykład takie kaktusy. No cudownie to wygląda, taki ogród. Jeszcze tutaj. Idziemy sobie teraz do outletu z podobno mega fajnymi rzeczami, także zobaczymy, czy będzie coś fajnego. Plan jest taki, że nie chcę jakoś mega szaleć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak sobie chciałam porównać ogólnie ceny. Tutaj są takie zwykłe polówki, jakieś sweterki. Mniej więcej te ceny są takie, to na przykład kosztuje 80 euro, jest przeceniony ze 150. Tutaj mamy Michaela Korsa i torebki, ale to są akurat takie malutkie, ogólnie ubrania. I nie wiem, czy nie kupię torebki, tak? Po prostu mam taki dylemat, bo nie wiem, czy chcę wydawać tyle pieniędzy, a z drugiej strony jest 20% rabatu i tak mnie to kusi, żeby coś kupić tutaj. Muszę to nagrać, że skończyło się tak, jak to się nie miało skończyć, ale ogólnie jestem zadowolona, także to jest najważniejsze. Boże, zaraz wam pokażę, co kupiłam. Trochę mi boli ilość pieniędzy wydana na te rzeczy, ale może od początku. Byłam w Kelvinie, kupiłam 4 pary majtek, ale kupiłam 4 pary dlatego, że przy zakupie 4 par była promocja i one kosztowały chyba 35 euro, a tak to jedna sztuka kosztowała prawie 13-14, więc stwierdziłam, że dobra, to jest okazja. Biorę 4, to się zawsze przyda, umówmy się, tak? W Kelvinie kupiłam też torebkę. Kurde, ona mi tak bardzo pasuje do kapelusza, który sobie kupiłam wcześniej też. I kosztowała 40 euro, więc cena w miarę przyzwoita, myślę, jak na taką torebkę. Tutaj mam jeszcze rzecz, w której się trochę zakochałam, jak już zobaczyłam. Wodę było 20% zniżki. Tego nie będę na razie otwierać, ale to ogólnie jest taki pasek w kolorze tego. O, tutaj tak to wygląda. Dajcie znać, czy wam, jak wam siedzi. Oryginalna cena 350 euro. Cena outletowa 230 euro. Na razie nie żałuję, mam nadzieję, że to się nie zmieni. Dobra, chowamy. O, warkoczyki do włosów. Ale bym sobie zrobiła, ej. Ale moje włosy by tego nie przeżyły chyba. Mega papuga. Tutaj nad tą wodą są takie piękne domy, no po prostu
Zobaczcie, to ma taki vibe, taki klimacik, że serio. Tak, zazdroszczę tym ludziom, którzy tutaj mieszkają, że sobie nie wyobrażacie nawet, no oni... mieć takie widoki na co dzień, dosłownie. That's all, to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Możecie zostawić coś po sobie, oczywiście będzie mi bardzo miło. Bye!